Witam serdecznie wszystkich widzów. Kolejny odcinek jubileuszowej bitwy, czyli kolejny jubilat. W tym odcinku swoją 30-tysięczną bitwę za chwileczkę zagra Radek 7511. Cześć Radek. Witam wszystkich. No i cóż, na początku oczywiście, jakbyś mógł się wytłumaczyć. Radek to chyba dlatego, że jesteś Radosławem. Tak jest. A te cyferki? No ogólnie to tata mnie zachęcił do gry bota i on akurat ma nick Piotrek 7511 i moje imię Radek i od niego te cyferki się też. Okej. 7511. No to wiemy wszystko. Statystyki pokazują, że najwięcej bitew rozegrałeś na czołgach ciężkich. No i zapewne się to mogło pozmieniać w czasie twojej gry w World of Tanks. Jakie są teraz twoje ulubione pojazdy? Najwięcej bitew na WZC-1FT? A tak czym jest. Lubisz grać w tej chwili najbardziej? No, głównie to WZ-ą pogrywam do zarobku, tak. Teraz to praktycznie co chwilę jakieś różne czołgi się tam, jakieś dziesiątki. 60 TP teraz ostatnio lubię pogrywać sobie. Też przyjemnie się nim gra. Pod misje osobiste też. No i 60 TP, tak wam pokażę. Można z paczek trafić na unikalny styl 60 TP. No moim zdaniem wygląda teraz no ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Ja mam ten styl, ponieważ otwierałem 200 skrzynek. Ty nie próbowałeś zdobyć, nie wiem, czy no, jakieś skrzynki otwierałeś? Otwierałem, ale na małce wypadło i na jest. Dobra, to co? Ruszamy do bitwy? Pewnie. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że z nami gra plutonowy, twój kolega, niedobry 2016. Witam. No i ty nie masz 60 TP, ale weźmiesz dosyć podobny, szybszy czołg IS-7. No, to znaczy nie za bardzo podobny. No to co, jedziemy? Pewnie. Zobaczymy, jak nas rzuci. No, może jakieś ósemeczki? No same dychy, jedna arta, Conqueror, urwisko, no i cóż, możemy jechać w różne miejsca, możemy jechać prosto, możemy jechać na lewo, za urwisko, gdzie byście chcieli jechać? Czytujemy. Aha! Trochę problem. Ale już jeden. Może na. Nie wiem, na lewo gdzieś tam, na wodę? Mhm. Też tak myślę. No to jademy. O, jeszcze stoisz, Radku. Tak, no, niestety. Mamy na ciebie poczekać, czy. Nie, przyjedziesz. Ja już zaraz dołączę. Medów się wysypało na środek. O, sorry. Nie chcą co popchnąłem. O, radę nie było. Co się stało? Radę nie czytało. Aaaa! Się problemy z internetem. Tam early i ten walczy. Trochę dostałem baty. Przeciśniemy się na drugą stronę? Ja się próbowałem, ale dostałem. Jest to w naszym drugim celu.
Tego Rlego trzeba byłoby zabić. O! Chyba Stensa wyrzuciło niedobrego. Gdyby był sam, to byłoby już tego. A tam nie jest sam? Chyba nie, tam z tyłu się dobieg jest. No, bardzo z góry wyjął przecież. Główne takie dziwne. Wyciągę chyba ty niż czary. Kurde, ciężko coś w tej bitwie się odnaleźć. No sakra. Spokojnie, jeszcze nie koniec. Sytuacja niezbyt łatwa. Zaraz może będą wyjeżdżać. O, jeszcze nic nie strzeliłem. Popek tam trochę męczy się będzie. No niestety. Lagi trochę mam. Kurde, Arta będzie pracować. Obiekt z tyłu zaraz będzie tu wyjeżdżał. Takie lagi, ale coś tam. Zero nie jest, przynajmniej. Obiekt z tyłu. O shit. A, tu jest kurwa. Nie mogę nic, kurwa, zrobić taki lagi. O, niestety. Też mamy na stół przesrane. Zamknęli. No cóż. Jedna z gorszych. Oj, nie przebiłem jeszcze boczek Erliego. Jedna z gościnic uszkodzona.
No i dupa. No i koniec. No niestety. Właściwie wygrywa, ale się przegrywa. Z tą pałkę tylko wymyślił ze mogli się zduszować do tego Orliego, no, ale dał pan wysoko na skóry to po. No i dupa. Szarżmy się stąd. No niezbyt się udało. No niedobrego też wrzuciło. Stresa cię niedobry wyrzuciło, nie? Tak, wyrzuciło mnie z gry wszystkiego. Kompa mi zresetowało całego. Ale powiem ci, że ta bitwa taka niezbyt udana. Tak, ale no, zero przynajmniej nie jest, ale... Ja dwa strzały tylko oddałem. Kilka strzałów w ogóle z golda nieprzebitych. Ja 1000... chyba 200 zgubiłem. Ale spoko, ta trochę się 900 zgubiłem. No jak... jubileusz, tak to zazwyczaj bywa, niestety. No i... stresik trochę jest, przed tym. Jadolnictwo. Tutaj będzie chwilę wycięcia, zmontuję to. No bo czekamy aż jeszcze rozwalą E4. Chociaż to już... Laberny. Ja, Krab Wagen ostatni. Kurde, takie lagi w tej bitwie się nic się nie dało akurat zrobić. Ty lagi, a niedobry to już w ogóle miał taką przygodę, że... Tak. No cóż. Pewnie blue screen założyć. Jubileuszowe bitwy tak czasami miewają. No nam się niezbyt udało. Ja też wiem, co w tej bitwie zrobiłem, ale chociaż na mnie nie zero. No ale cóż. Można i tak. W drużynie przeciwnej widać, że wielu graczy robiło obrażenia, no i to tak no u nas to niestety nie poszło zbyt dobrze, ale najważniejsze, że 30 tysięczna bitwa zaliczona. No cóż, od 2013 roku za dużo tych bitew nie masz, tak gdzieś po... To trochę przerwa też, bo tak po roku potem na World of Warship się przeniosło, ale jednak się wróciło. No, World of Tanks jak widać żyje cały czas. No teraz się odżyło trochę, tak można powiedzieć. Dużo eventów, jakichś battle passów, maratonów. No. Dobra, słuchaj, dzięki za wspólną grę. Ja też dziękuję. No i cóż, dzięki. Może, nie wiem, chciałbyś pozdrowić jeszcze kogoś na koniec? No, jakbym mógł, no to na pewno widzów, Piotka, 7511, taty, który mnie zachęcił do gry. No na pewno niedobremu, dziękuję, że ze mną zagrał. Klanowi Cinek, Akse, Michałowi 110.pl też. No i widzów i ciebie. Tak jest. To tyle. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Ja dziękuję.